Rozdział drugi, pierwszy list do Koryntian. Również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Na razie dotąd. Słyszałem bardzo ciekawy fakt z przyrody, który może nam zilustrować to, co te wersety mówią. Otóż okazało się, że krzyk orła jest bardzo słaby. Jest podobny do krzyku mewy. Prawdziwy krzyk orła jest niereprezentatywny. Brzmi byle jako dla słuchaczy. Ale jest to prawdziwy krzyk orła. Jest on słaby. Brzmi jak lękliwa mewa. I orzeł jest godłem wielu państw na świecie. Między innymi Stanów Zjednoczonych. I z tego kraju pochodzi największa wytwórnia filmów, rozsiewająca swoje filmy na całym świecie. I okazało się, że w popularnych amerykańskich filmach nie można przedstawić prawdziwego krzyku orła, bo zawstydzałoby to potęgę wielkiego narodu. I dokonano powszechnego oszustwa. Kandydatem podrabiającym głos orła jest myszołów rdzawosterny. On ma bardzo silny, potężny głos. Jest z rodziny jastrzębi. Daleko mu do orła, nie jest żadnym orłem. Ma czerwony ogon. I niestety my mamy podobną tendencję do tego, żeby zamiast orła i jego łagodnego głosu, gdzie się przejawia duch i moc prawdziwej Ewangelii, prawdziwego Słowa Bożego, dopuszczać do głosu wspaniały, upiększony głos herezji z czerwonym ogonem. Po to, żeby z lęku przed ludźmi przypodobać się im, pokazać Ewangelię taką, która będzie się bardziej ludziom podobać, będzie bardziej przedstawiać być może różnego rodzaju rzeczy, które chcielibyśmy upiększyć. I tutaj też jest taki przykład handlowca. Pewien handlowiec miał bardzo prostą mowę handlową i bardzo skuteczną. Zaczynał od małego stoiska na targu. Wykrzykiwał parę zdań na temat swojego produktu. Towar się rozchodził, po chwili miał już dwa stoiska, po chwili miał cały rejon, po chwili miał cały kraj, gdzie cały czas było to jego poselstwo. Bardzo proste.
Ale to poselstwo on słyszał za każdym razem i jemu się znudziło. I zaczął je upiększać. Zaczął je upiększać, gdyż jemu się znudziło. Nie mógł już słuchać tych kilku prostych haseł. Ale te proste hasła, które słyszał klient po raz pierwszy, powodowały, że ten klient kupował ten towar. Gdy on zaczął upiększać to swoje hasło, jego sklepy zaczęły mieć coraz mniejszą rentowność, aż w końcu zbankrutował. I to też my jako Kościół Jezusa Chrystusa lubimy od 2000 robić. Znudziło nam się proste poselstwo Słowa Bożego. Lubimy upiększać. I apostoł Paweł mówi do Koryntian. Ja, ten wielki apostoł, mówi, że przyszedł do was, bracia, nie z wyniosłością mowy lub mądrości. Któż inny, jak nie Paweł, mógł przyjść z wyniosłością mowy lub mądrości? Uczeń Gamaliela. Faryzeusz z faryzeuszy. Co do sprawiedliwości, doskonały człowiek. Wykształcony w pismach hebrajskich, greckich. To i po grecku umiesz? Spytał go wielki dostojnik Rzymu. Bez wstydu potrafił powiedzieć do najbardziej wyniosłych filozofów w Atenach. Wyobrażam sobie, że powiedział to w perfekcyjnym attyckim dialekcie, więc znał nie tylko śmieszny galilejski czy śmieszny ze swojego Tarsu dialekt, ale przecież ci filozofowie by go po prostu nie słuchali, gdyby usłyszeli jakąś naleciałość. On mógł mówić z wyniosłością mowy. Znał filozofów. Czasami widzimy, gdy cytuje ich w różnych miejscach Nowego Testamentu. Więc znał te pisma, umiał dokonać selekcji i zacytować właściwego uczonego tego świata, a pominąć całą mądrość Egiptu, nieprzydatną do tego, żeby ją zacytować. Więc mógł popisać się. Mógł rzucić na kolana wszystkich słuchaczy, ale on, tak jak Pan Jezus, odarł się z całego majestatu i stał się sługą, aby głosić świadectwo Boże. Miejmy w sercu głosić świadectwo Boże. To, co Słowo Boże mówi, jest wystarczające, doskonałe. Nie trzeba tego upiększać. Gdy my to spróbujemy upiększyć, oszpecimy to. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami. Czyli można powiedzieć, użył takiej brzytwy. Nie mnożenia nadmiernych dodatków do Słowa Bożego, które są zbędne. Brzytwa, która odcina wszystko, co nie jest ze Słowa Bożego. Tylko oczyszcza do tego sedna. Albowiem uznałem, to jest rozstrzygnięcie serca. Jest to rozstrzygnięcie umysłu i rozstrzygnięcie serca, coś uznać za właściwe. Tak się nawracamy. W pewnym momencie uznajemy za właściwe, że Jezus jest Chrystusem i On mówi prawdę, a my nie mieliśmy racji. Podobnie tu trzeba uznać za właściwe, że prawda Boża jest wystarczająca i ja nie muszę do niej nic dodawać. Nic innego nie umieć. Jakie to są ostre słowa. Przecież On umie. On doskonale umie i rezygnuje świadomie z wielkich obszarów swojej wiedzy,
na potrzeby właśnie ograniczenia się, samoograniczenia się w tym zakresie. Jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Przecież słowo tylko z jednej strony tutaj pokazuje, że mamy mieć tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego, ale z drugiej strony ono tu zwyczajnie nie pasuje. Jest to wielki kontrast. Jak można postawić słowo tylko przy Jezusie Chrystusie, który ogarnia wszechświat cały? I cały wszechświat nie pomieściłby ksiąg, które należałoby napisać o Chrystusie, gdyby chciało się spisać wszystkie fakty o Nim. Ale Bóg zdecydował, że to, co jest w Słowie Bożym, jest wystarczające. To, co napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy z Pism pociechy mieli. Abyśmy z Pisma mogli znać prawdę. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli ktoś już został zbawiony, bo uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego, to jeszcze ma drugą lekcję do odrobienia, poznać prawdę. Bo Bóg też chce i dał ku temu wszystkie środki. I te wszystkie środki są w 66 księgach Pisma Świętego. Nigdzie indziej, tylko tam. Znowu, tylko? Nawet uczniowie, którzy chodzą za dobrych uczniów, nie przeczytali 66 lektur w trakcie edukacji szkolnej. A tu mamy aż 66 ksiąg. I nie starczy życia nawet Metuzalema, aby je wszystkie poznać, tak jakby poznać należało. Więc szkoda czasu na inne rzeczy, jeśli chodzi o szukanie prawdy. Tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Więc musimy zauważyć, że apostoł Paweł, który mówi, bądźcie naśladowcami Chrystusa i bądźcie naśladowcami moimi, mówi tutaj o sobie, że uznał za właściwe i to jest właściwe. Właściwe, nic innego nie umieć, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Oczywiście tu jest służba między wami, czyli chrześcijanami. Są sytuacje, gdzie czasem trzeba z powodu innego odbiorcy troszkę inaczej zadziałać, ale to są wyjątki, które nie powinny nam przyciemnić reguły. W 99% chrześcijańskiego życia nie ma potrzeby sięgać do źródeł innych, jak tylko Biblia, tylko Jezus i to ukrzyżowany. I to jest bardzo ważne też, żeby zrobić z Jezusa Chrystusa właściwy użytek. Bo Pan Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Umarł na krzyżu Golgoty za wszystkie grzechy wszystkich ludzi. Przed założeniem świata Bóg już widział życie każdego człowieka. Psalmista mówi, jeszcze żaden z tych dni nie powstał, Ty znasz już je wszystkie. I Bóg widział życie każdego człowieka, a mimo to podarował za każdego człowieka swojego Syna Jezusa Chrystusa. I możemy powiedzieć, ja tego nie rozumiem. Ale jedną rzecz każdy może zrozumieć. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli nie uwierzysz, będziesz potępiony. I byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. I co miałem na myśli, mówiąc, zrobić właściwy użytek z Jezusa Chrystusa? Bo w Jezusa Chrystusa można wierzyć na różne sposoby. I mieć Go za Zbawiciela na różne sposoby. Jezus jest lekarzem nad lekarzem. I mogę
sobie wyobrazić sytuację, że ktoś prosi Pana Jezusa o zdrowie, zostaje uzdrowiony, bo Jezus jest lekarzem nad lekarze, ale nie uwierzył w Pana Jezusa ku życiu wiecznemu, po pewnym czasie się starzeje i w pełni zdrowia idzie do grobu, a potem do piekła, bo nie uwierzył w Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Mam w rodzinie przypadek pijaka byłego. Był to beznadziejny przypadek alkoholika. Całkowicie zdegradowane dookoła niego życie. Zniszczył swoje życie i innych. I na jednych z spotkań religijnych ktoś mu powiedział, że Jezus może go uwolnić od alkoholu. To prawda, Jezus może uwolnić od alkoholu. I wielokrotnie temu człowiekowi zwiastowałem Ewangelię, on jej nie przyjmował. Ale uwierzył, że Jezus może go uwolnić z alkoholu. Pomodlił się do Pana Jezusa i Jezus go uwolnił z alkoholu. Jeśli ktoś by powiedział, że istnieje beznadziejny przypadek alkoholika, którego nie da się uwolnić z alkoholu, to właśnie był ten człowiek. I on został uwolniony z alkoholu. Ale nadal nie chce słuchać Ewangelii. Nawet wręcz stał się bardziej wrogo nastawiony do pomysłu, że można uwierzyć w Pana Jezusa i mieć życie wieczne. Jeśli w takim stanie zejdzie do grobu, to pójdzie do piekła. I byłoby mu lepiej, gdyby się nigdy nie narodził. I dlatego trzeba zrobić z Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego właściwy użytek. On jest dany jako ten, w którego należy uwierzyć ku życiu wiecznemu. Mieć życie wieczne, wierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście te wszystkie inne rzeczy są prawdą. Jezus może dać ci czwórkę na egzaminie, choć nauczyłeś się tylko na trójkę. Jezus może spowodować, że nie dostaniesz mandatu. Jeśli się pomodlisz i Pan Jezus zdecyduje, że policja cię złapała, ewidentne dowody są przeciwko tobie, złamałeś prawo, Bóg zdecyduje odpowiedzieć i nie dostaniesz mandatu. To wszystko jest prawdą. I te wszystkie rzeczy są także rzeczywistością, gdyż Bóg jest dobry i dobroć Boża ku upamiętaniu prowadzi. Tak mówi list do Rzymian, że dobroć Boża ku upamiętaniu prowadzi. Dlatego wiele osób tego świata dostaje od Boga. Być może rolnicy modlili się o deszcz, bo już było za sucho. Mają deszcz. Być może innym razem modlić się będą o to, żeby już deszcz nie padał. Jeśli Bóg zdecyduje, nie będzie już padał. Ale te wszystkie rzeczy są prawdą, ale tylko wiara w Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu, że On za mnie umarł, On jest ukrzyżowany w moje miejsce, to daje życie wieczne. To daje życie wieczne. Nawet dzisiaj, jak poprawialiśmy tą pieśń w czasie śpiewania, ta pomyłka w tekście, która mnie sprowokowała, żeby właśnie ten fragment wziąć, to tam też było, że w tym błędzie, że Jezus został użyty właśnie jako ten, który wziął cierpienia nasze rzekomo. No jest to błąd. Dlatego, że co prawda oczywiście, gdy cierpię, gdy boli mnie coś, mogę wzywać Pana Jezusa i On w swojej łasce może w jednej chwili zabrać ten ból. Miałem kiedyś taką sytuację. Jechałem do pracy. Strasznie bolał mnie kręgosłup. Także nie musiałem jechać do tej pracy. Jeden telefon do sekretarki spowodowałby, że nie musiałbym jechać do tej pracy. Ale była ważna sprawa, gdzie pewną osobę zwyczajnie po prostu by dotknęło, że mnie nie ma i być może zamknęłaby się na świadectwo o Panu Jezusie. I wezwałem Pana. Normalnie ten ból u mnie trwa do 12 tygodni. W jednej chwili Pan Jezus zabrał ten ból. I
to jest możliwe, że dowolny ból, dowolną chorobę Pan Jezus zabierze. Ale my mamy przede wszystkim uwierzyć w Pana Jezusa ku życiu wiecznemu. Zrobić z Niego właściwy użytek Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Nie wolno do Ewangelii niczego więcej dodawać. Bo to prawda, to jest dobra wiadomość. Uwierz, że Jezus pomoże Ci w nauce. Jest to dobra wiadomość. Ale to nie zbawia, nie daje życia wiecznego. Z pięknymi stopniami pójdziesz do piekła, jeśli nie uwierzysz w Pana Jezusa ku życiu wiecznemu. Bo Jezus Chrystus został ukrzyżowany w Twoje miejsce i wziął na siebie wszystkie Twoje grzechy. Stał się grzechem w trzech godzinach ciemności. Został ukrzyżowany zamiast Ciebie. I nie musisz iść do piekła, na które zasłużyłeś. Możesz iść do nieba, na które nie zasłużyłeś. Pan Jezus zasłużył dla Ciebie, za Ciebie. Cała Jego sprawiedliwość w tym momencie, gdy uwierzysz w Pana Jezusa ku życiu wiecznemu, będzie Tobie przypisana. A cała Twoja niesprawiedliwość została przez Niego zaniesiona w tych trzech godzinach ciemności. Była niesiona, zlikwidowana, On się stał grzechem za nas. I widzimy, że Paweł przybył do Koryntian, trzeci werset, w słabości. On nie przywiózł ze sobą maszyn do robienia dymu, zestawu nagłośnieniowego. Nie wziął ze sobą tabunu ludzi. On przybył w słabości i w lęku. Dlaczego w lęku? On, wielki apostoł, się bał, to ja tym bardziej powinienem w ogóle nie wychodzić z domu. I w wielkiej trwodze. Dlatego, że faktycznie, jeśli głosimy Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego ku życiu wiecznemu, całe piekło staje przeciwko nam. A jeśli głosimy upiększonego, niby innego Jezusa, pluszaka, który jest kolorowy, upiększony, to demony pomagają nam. I nie ma się czego bać. Nie ma miejsca na lęk, nie ma miejsca na trwogę. Diabeł kupi ci bilet lotniczy na to, żebyś mógł takiego Jezusa głosić. Natomiast apostoł Paweł przybył w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. I faktycznie nie możemy lekceważyć mocy piekła i mocy ludzi, którzy mają ludzkie myśli. Dlatego, że oni wszyscy mają swoje cele. Do tego jeszcze w nas jest ciało, stary człowiek, stara natura. I ona też nas zachęca do tego, żeby do Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego coś dodać. Bo to brzmi tak nudno. 3650 raz mówię, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Czy nie warto do tego coś dodać, coś upiększyć? Nie, bo przestanie działać. Zdechłe muchy zasmradzają olejek aptekarski. Tak samo odrobina dodatku do Ewangelii Chrystusowej czyni tą Ewangelię całkowicie bezużyteczną. Jest to inna Ewangelia, inny Jezus, nie prowadzący do życia wiecznego. Prowadzący do piekła ludzi, którzy myślą, że są na dobrej drodze. I przybyłem do was słabości i w lęku i wielkiej trwodze. Powinniśmy się wielce bać, wielce trwożyć, że coś dodamy do Słowa Bożego. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości. Jest taka nauka jak apologetyka, która wykorzystuje przekonywujące słowa mądrości, żeby pozyskać słuchacza. To nie działa. Nieraz stosowałem. To nie działa. Człowiek doskonale wie, że Bóg istnieje.
Człowiek doskonale rozumie, ale jest ateistą. Ateista to nie jest ktoś, kto nie wie. To jest ktoś, kto wie i znienawidził Boga. Świadomie oni często mają jeszcze precyzyjniej rozpoznaną teologię chrześcijańską niż wielu chrześcijan. Oni wiedzą, kogo nienawidzą. To nie przypadek, że najprecyzyjniejsze ortodoksyjne teologie mają tak w najdrobniejszych szczegółach biblijne prawdy na temat Boga opracowane i nie ma się czego przyczepić. Bo oni dokładnie opisują, kogo tak naprawdę lekceważą i kto jest celem tego ich fałszywego zwiastowania. To nie jest przypadek. To jest bardzo dokładnie zaadresowana mowa nienawiści przeciwko Bogu. Tak samo ci ludzie, którzy nie wierzą świadomie, nie chcą przyjąć Chrystusa, doskonale wiedzą. Nie potrzebują być przekonani. Oni są przekonani. Duch Święty przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i sądzie. Nie jestem w stanie lepiej przekonać niż Duch Święty. Nie jestem mądrzejszy od Ducha Świętego w przekonaniu o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Pan Jezus powiedział, że przyjdzie Duch Święty i przekona, nie że będzie przekonywał, On przekona, czas dokonany, to się stało. Każdy człowiek ma zapieczętowaną przez Boga rękę. Każdy człowiek widzi stworzenie. Każdy człowiek wie, że jest Bóg. Nie tylko wierzy. Właśnie problem w tym, że nie wierzy Jezusowi Chrystusowi ku życiu wiecznemu. Natomiast doskonale wie, że jest Bóg i wierzy, że Bóg istnieje, ale demony również wierzą i drżą. One wierzą w fakt istnienia jedynego prawdziwego Boga. Natomiast za demony Chrystus nie umarł. Pan Jezus Chrystus umarł za ludzi. Przyjął ciało człowieka. Stał się człowiekiem. Stał się podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. I dlatego tutaj widzimy, że objawiały się w mowie apostoła Pawła duch i moc. I my nie musimy przekonywać w słowach mądrości. My mamy wskazać na Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. To wystarczy. Słowo tylko pada tu nie przypadkiem. Tylko Jezusa i to ukrzyżowanego. Tylko. Tylko Jezus Chrystus. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. I to też ma podstawę do poznania prawdy dla chrześcijan. W szkole Bożej też znamy tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. Nigdy nic więcej nie musimy umieć, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Do faryzeuszy Pan Jezus powiedział: badajcie pisma, bo one składają świadectwo o mnie. W Brytyjce jest badacie, co jest błędem. W gdańskiej jest badajcie. Rozkaz. Badajcie. Badajcie pisma, bo one składają świadectwo o mnie. I mamy Chrystusa w każdym miejscu Biblii. W Starym i w Nowym Testamencie. Bóg, o którym jest powiedziane na początku, Bóg stworzył niebo i ziemię, to jest Pan Jezus, jak objawia nam list do Galacjan i Ewangelia Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Czyli to jest dokładnie to. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Tym Bogiem, który stworzył niebo i ziemię, jest Pan Jezus Chrystus. Oczywiście w jedności z Ojcem, w jedności z Duchem Świętym, bo Bóg odwiecznie istnieje w trzech osobach i mamy tego wyraźne świadectwo w całej Biblii. Natomiast jest to spójne świadectwo o Chrystusie.
Gdy pierwsza para upadła, dostała sukienkę zrobioną z sukienki zrobione z skór zwierząt. Zastępcza ofiara Chrystusa. Także usłyszeli w uszach swoich, że przyjdzie Zbawiciel i wąż ukąsi mu piętę, a więc ukrzyżowanego Chrystusa, już wtedy mieli przedstawionego przed oczy. A Chrystus zgniecie głowę szatanowi. Czyli Jezus Chrystus zwycięży. Już ta Ewangelia mówiła. Każdy potomek Adama i Ewy miał wystarczającą wiedzę o Chrystusie, aby w Niego uwierzyć. I widzimy świadectwo kilku osób w Starym Testamencie, które pokazują, że faktycznie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Uwierzyli w Chrystusa. Ewangelia zawsze była taka sama. Uwierz w Chrystusa Bożego. Uwierz w Chrystusa Bożego ku życiu wiecznemu, a będziesz zbawiony. Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Poganin z pogan żył w Ur Chaldejskim, otoczony pierwotnym rzymskim katolicyzmem, który jeszcze wtedy się tak nie nazywał, bo był otwartym babilońskim kultem. Dokładnie te same bożki, które my dziś mamy pod innymi nazwami, on miał wokół siebie pod oryginalnymi nazwami. I on z tego wyszedł tam, gdzie był Bóg. I uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Jeśli człowiek taki jak Abraham znalazł Boga w tak niesprzyjającym środowisku, to już nikt na całym świecie nie ma wymówki. Nikt nie może powiedzieć, nie wiedziałem. I dlatego uczmy się od apostoła Pawła tej właściwej postawy, aby wiara nasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. I znajmy tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Czerwono ogoniasta herezja potępienia. Czego uczy mnie Biblia w pierwszym liście do Koryntian, 2:1-5? Czego uczy Słowo Boże na temat zarzutów odnośnie tzw. łatwiejszej Ewangelii, easy believism? Czego uczy Słowo Boże o darmowym darze dla grzesznika, a o uczynkach grzesznika? Czego uczy nas Słowo Boże o zbawieniu? Czy przesłanie łaski nauczane przez Słowo Boże jest zbyt słabe? Niedawno spacerowałem po parku i wtedy usłyszałem krzyk, który brzmiał jak krzyk orła z lasu, słyszany często na różnego rodzaju filmach, więc od razu zostało to skojarzone z orłem. Przyjaciele, którzy towarzyszyli, są miłośnikami zwierząt. Oznacza to, że często otrzymuję małe lekcje przyrody podczas naszych wspólnych spacerów. I to właśnie jeden z tych przyjaciół opowiedział mi mniej znany fakt o rzekomym krzyku orła. Oczywiście byłem zszokowany, gdy dowiedziałem się, że to, co usłyszeliśmy, nie było krzykiem orła, ale myszołowa rdzawosternego, po łacinie Buteo jamaicensis, posiadającego czerwony ogon. Dowiedziałem się, że zwykle mylimy krzyk myszołowa z czerwonym ogonem z krzykiem orła z powodu fałszerstwa dokonanego przez Hollywood. Krzyk orła jest w rzeczywistości słabiutki i delikatny, bliższy dźwiękowi mewy. Z kolei krzyk czerwono-ogoniastego myszołowa rdzawosternego jest donioślejszy i potężniejszy. Z powodu tego, że orzeł jest symbolem Stanów Zjednoczonych,
Wbrew faktom ustalono, że orzeł powinien mieć silny krzyk, więc jego prawdziwy krzyk został uznany za niedopuszczalny dla przemysłu filmowego i rozrywkowego. Próbując wzmocnić wizerunek Stanów Zjednoczonych, większość filmowych i dźwiękowych przedstawień krzyków orłów zastępuje delikatny krzyk orła odważnym i mocniejszym wołaniem. Właśnie myszołowa czerwono-ogoniastego. Tak, to nie przejęzyczenie. Oszustwo polega na tym, że próbując wzmocnić wizerunek Stanów Zjednoczonych, większość filmowych i dźwiękowych przedstawień krzyków orłów zastępuje delikatny krzyk orła odważnym i mocniejszym wołaniem czerwono-ogoniastego myszołowa rdzawosternego. W rezultacie całe pokolenia Amerykanów nie są w stanie zidentyfikować prawdziwego krzyku orła, a także konsumenci amerykańskich filmów rozsiani po całym świecie też tego nie umieją zrobić. Jeśli widzowie nauczeni krzyku orła z filmów hollywoodzkich usłyszą krzyk orła prawdziwego na wolności, to nie rozpoznają go. Powtarzanie kłamstwa sprawiło, że prawda stała się nierozpoznawalna. I kiedy ten fakt o czerwono-ogoniastym myszołowie rdzawosternym usłyszałem, przypomniało mi się słowo wygłoszone przez apostoła Pawła, zapisane właśnie 1 Koryntian 2, od 1 do 5. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 1 Koryntian, 2 rozdział, od 1 do 5. Gdy Paweł apostoł przemawiał do Koryntian, przypominał im o swoim zachowaniu, gdy przybył do nich po raz pierwszy. Paweł apostoł nie przybył z zespołem uwielbienia i maszyną do dymu. Nie był dobrym mówcą. Nie przyszedł do nich z ludzką mądrością, jak greccy filozofowie jego czasów. Przyszedł raczej w słabości i głosił prostotę Chrystusa Jezusa Pana i jego śmierci. Hunt komentuje ten fragment następująco. Apostoł wskazuje, że gdy przybył do nich służąc Ewangelii Jezusa Chrystusa, nie przyszedł z doskonałością mowy lub mądrości, głosząc im świadectwo Boże. Paweł opisuje swoją normalną praktykę, która prawdopodobnie wydawała się bardziej uderzająca dla Koryntian, którzy byli przesiąknięci grecką filozofią. Jego przesłanie było jasne i proste. Z powodu ukrzyżowania Chrystus może zapewnić życie wieczne każdemu, kto w Niego wierzy. Komentarz do 1 Koryntian, Dwight Hunt. The Grace New Testament Commentary. Strona 353. Niestety, postawa Pawła Apostoła nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszym Kościele. Wielu nie zadowala się prostotą zbawczego przesłania. Zastępują przesłanie o życiu wiecznym przez samą wiarę tym, zastępująco uważają za bardziej imponujące i potężniejsze. Zamiast wiary jest sakrament pokuty. Zamiast daru życia wiecznego dla grzesznika,
jest głoszone poddanie i oddanie wszystkiego przez grzesznika. Zamiast łaski są głoszone uczynki. Wezwania przy ołtarzu i wielkie przebudzenia są wywyższane, podczas gdy prosta dziecięca wiara jest często ignorowana lub przedstawiana jako gorsząca. Podobnie jak Hollywood, wiele kościołów i pastorów uznało przesłanie o życiu wiecznym jako darmowym darze dla zgubionego i niegodnego grzesznika za zbyt słabe i zastąpiło je blichtrem herezji. Kiedy ludzie, którzy z Biblii nauczają wolnej łaski, mówią o darze życia wiecznego dla grzesznika, są wyśmiewani za nauczanie łatwiejszej wiary i tańszej łaski. Innymi słowy, podobnie jak prawdziwy krzyk orła, przesłanie łaski wydaje się zbyt łatwe i słabe dla tych, którzy słyszeli tylko syntetyczną i sfałszowaną wersję. Dlatego łagodne wezwanie Zbawiciela, że każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale ma życie wieczne, zostało uznane za nieodpowiednie i zastąpione herezją zbawienia opartego na uczynkach. Nawet wierzący mogą stać się nadęci w głoszeniu zbawczego przesłania. Dlatego apostoł Paweł daje nam wyraźny, ważny przykład do naśladowania. Nie musimy nadymać przesłania łaski, aby Pan Jezus Chrystus wyglądał dobrze. Nie potrzebujemy wielkich scen ani miliona polubień na YouTubie. Nie musimy być największymi mówcami, z pewnością nie musimy dodawać do Ewangelii, aby ludzie go zauważyli. Pan Jezus Chrystus nie potrzebuje mądrości świata, aby wzmocnić zbawcze przesłanie. On jest uwielbiony w swojej prostocie. Jak powiedział kiedyś jeden z dobrze znanych nauczycieli Słowa Bożego, mówiącego o wolnej łasce. Wszystkie błyskawice i grzmoty z góry Synaj nie mogą się równać pod względem motywacyjnej mocy z cichym głosem łaski Bożej z Golgoty. Trzymaj łaskę w centrum uwagi. Niech Bóg ci błogosławi.